I ostatni filmik. Mateusz, to tylko gra. Kto lubi przegrywać? No nikt nie lubi przegrywać, oczywiście. I Mateusz podczas gry się denerwuje, się wkurza, że przegrał. Co jest zupełnie naturalne. I mówisz do niego, to jest tylko gra. Dla ciebie to jest tylko gra, ale dla niego to jest aż gra. W jego życiu dzieje się coś ważnego, przegrywa. I powinien w związku z tym wyrazić swoje niezadowolenie. Bo takie są fakty, przegrał. A my nie lubimy przegrywać. Zobaczmy dalej. Zakazać grania w ogóle, bo człowiek tak podchodzi do tego. Ambicjonalnie. Jak zakażesz zupełnie, to nie będzie wiedział, jak się nauczyć. Pokazujesz takie zachowanie tripowi, on też później. Zupełnie nieświadomie pokaże po prostu swoje zachowanie. Tu bardzo fajnie zwróciłeś uwagę na istotną rzecz, że dzieci naśladują zachowanie starszych. Więc bardzo fajnie by było, gdybyście wy, grając z nimi, pokazywali, jak się zachowuje człowiek, który przegrał. Dorośli potrafią sobie radzić z porażką, no dzieci niestety nie. Dlatego to naszym zadaniem jest pokazać dziecku, jak sobie radzić z rozczarowaniem. Gracie w jakąś wspólną grę planszową. I jeżeli przegrywacie, mówisz do któregoś ze swoich synów. No, liczyłem na to, że wygram, dziś przegrałem. Gratuluję ci, może w dniu jutrzejszym mnie się uda uzyskać więcej punktów. Swoim przykładem pokazujesz, jak sobie radzić z porażką. To, czego mi jeszcze zabrakło, to skupienie się na jego emocjach, czyli zajęcie się tym, że on wyraża jakiś smutek, żal, tak, z powodu tego, że przegrał. To, co powinno się zrobić w takiej sytuacji, to powiedzieć: musisz się czuć nieźle rozczarowany, liczyłeś na to, że wygrasz. Jesteś zły, że przegrałeś, wystarczy. Po prostu zajmujesz się jego emocjami, żeby on miał poczucie, że one są na miejscu, bo on właśnie je czuje. Świetną radą było to, żeby dawać jednak dzieciom przykład i czasem z nimi zagrać i pokazać, w jaki sposób przegrywać, tak? Że to nie jest nic złego pogratulować wygranej i przyjąć porażkę z honorem, z uśmiechem.